To jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbyło się 8 maja w stałych godzinach 18. Mieliśmy sporo korespondencji bieżącej. Przygotowaliśmy jeden projekt uchwały, zaopiniowaliśmy pozytywnie tą decyzję dotyczącą budowy, raczej rozbudowy garażu, który ma pełnić funkcję warsztatu przy ulicy Kijanki na prywatnej sesji. Warsztatu, to znaczy forma budowli, to jest 10x10 metrów długość szeroka, wysokość około 3 metrów, warsztat samochodowy na prywatnej posesji. Tam działania, tak powiem, właściciel posesji już jakieś tam czynności naprawcze świadczy, warsztat samochodowy będzie z tego rozbudować. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie zamierzenie inwestycyjne. Oprócz tego mieliśmy kilka pism właśnie kierowanych do zarządu dotyczących anten na szkołach z prośbą o ponowne rozpatrywanie. Natomiast to były pisma kierowane do zarządu, więc my jako przekierowaliśmy je ponownie do zarządu. Wiem, że zarząd w międzyczasie już ustosunkował się do poszczególnych pism. I tyle. Na to zakończyliśmy posiedzenie. Znaczy pan przewodniczący wyczerpał sprawozdanie. Tak. Nie, czy w sprawie działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, jakieś pytanie zadać? Nie widzę, nie słyszę.